Drodzy Państwo, witamy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, magazyn kibica Wisły Płock. Dzisiaj w studiu znamienici goście, kapitanowie drużyny Wisły Płock, Bartek Sielewski. Witam serdecznie. I wtedy, kiedy Bartka nie ma na boisku, również kapitan Seweryn Kiełpin. Witam cię bardzo serdecznie. No panowie, serdeczne gratulacje. Wczoraj nawet nagrywając rozmowę po meczu akurat do naszych klubowych podszedł z Bartkiem, powiedziałem, znaczy kapitan, nie obrażaj się Seweryn, no, oczywiście. Bartek jest pierwszym. A właśnie, Bartek wrócił na boisko i dwa razy wygraliśmy 3-1. Czy to jest jakiś, twoim zdaniem, Seweryn sygnał, że no, tak już ma być do końca sezonu? No, ja z Bartkiem znamy się tutaj już, tak jak on maksymalnie dinozaur, no to od czasów dinozaurów, to można tak powiedzieć, no bo już gdzieś tam szósty to rok. To stąd jest to przezwisko, bo cały czas mówisz, że nie wiesz, o co chodzi, tak, Bartek, tak. Dinozaur. Powiedzmy, tam już szósty rok mija, także no ja z Bartkiem na pewno na boisku czuję się bardzo dobrze i pewnie. Tak, no Bartek wrócił, dwa wysokie zwycięstwa. Myślę, że w dobrą stronę to idzie. Oby tak było. Bartek, jak po tym, co powiedział Seweryn, ja znam twoją skromność i pewnie zaprzeczysz, ale no czy czujesz się jakimś takim trochę ojcem tych dwóch zwycięstw, skoro no, jesteś na boisku 2x3-1? W żadnym wypadku. Cała drużyna pracuje na te zwycięstwa. Mamy szeroką kadrę i wierzę, że kto by nie grał, to dałoby nam się wygrać. Bartek, jakbyś troszeczkę głośniej. Tak się złożyło, że akurat w tych dwóch meczach ostatnich ja występowałem i bardzo się cieszę, że dołożyłem cegiełkę do zwycięstwa, jednak to jest zasługa całej drużyny. Niewątpliwie bardzo ciężko wczoraj na ten wynik pracowaliście, bo to łatwo powiedzieć, że wygraliśmy 3-1. Wygląda to na dość swobodną wygraną. Z pewnością tak nie było. Chciałbym poprosić o wrażenia na boisku. Jak z twojej perspektywy, Bartek, ten mecz wyglądał? No już no, po meczu, jak rozmawialiśmy, to na gorąco. No tak, ale pytam cię jeszcze raz, bo słuchacze jeszcze nie mieli okazji tego się dowiedzieć. Był ciężki mecz. Pod drużyny trenera Probierza grają taką charakterystyczną piłkę i to jest dla obrońców bardzo, bardzo trudny zawsze mecz. Jednak wiedzieliśmy, czego się spodziewać i udało nam się wyjść obronną ręką i strzelić trzy bramki. Straciliśmy tylko jedną. Także myślę, że mecz na plus. No, Seweryn? No tak jak Bartek powiedział, tutaj trener Probierz jest pod tym względem specyficzny, że jego drużyny zawsze bardzo walczą, gdzieś jakieś taktyczne ciekawostki, nieraz próbuje trener zaskoczyć czymś. Jeszcze pamiętam, jak trenował. No ty pracowałeś przecież tak, też Polonii z trenerem Probierzem. To jeszcze już jakiś dłuższy czas temu, później trener przeszedł właśnie do Jagiellonii i jechaliśmy. Nas trenował trener Motyka, który słynął z tej szarańczy. I no tak. Trener Probierz zastosował przeciwko nam szarańczę Jagiellonia. Skutecznie? Też. No nie, nie było no tego bramki, ale właśnie o to chodzi, że trener zawsze coś tam ciekawego jest w stanie wymyślić i nieraz to jest w stanie zaskoczyć, tak, drużynę. No wczoraj podołaliśmy zadaniu. Myślę, że przede wszystkim drużyna stanęła na wysokości zadania, był kolektyw, też o tym już rozmawialiśmy wczoraj po meczu z Bartkiem szczególnie, że wczoraj jeden za drugiego naprawdę zostawiał serducho i wszystkie piłki powietrzne praktycznie wygrywaliśmy, nie było piłek takich straconych, albo drugie zbieraliśmy i myślę, że to jest też duży klucz do tego sukcesu, którym wczoraj były te trzy punkty. A czy nie zgodzicie się z opinią, że chociaż jakiś pomysł był i to, co zapowiadał Mateusz Piątkowski, z którym wcześniej rozmawiałem i Damian Szymański, bo oni też z trenerem Probierzem pracowali, powiedzieli, że Krakowia na pewno będzie grała agresywnie i to z pewnością było, ale nie ustępowaliśmy akurat pod tym względem. Natomiast czy nie sądzicie, że ta strategia Krakowi wczoraj była taka jednak no troszeczkę prosta i w porównaniu z naszą, no mniejsza była to taka piłkarska kultura, bo jednak szczególnie w pierwszej części ograniczali się do bardzo długich zagrań, no tak, żebyś albo ty Bartek głową, albo ty Seweryn wyjściem musiał te neutralizować te długie podania. Że to trochę dla nas było zbyt proste. No niby tak, może tak się wydawało z boku patrząc, jednak to paradoksalnie... Ja wiem, że to absorbuje tak, obrońców tak, i bramkarza taka gra, ale ona... Jedna pomyłka i... No właśnie. Właśnie. Tak, która się też nam zdarzyła, tak? Bo Piątek doszedł do 100% sytuacji przez to, że właśnie gdzieś taka piłka przeszła. Mhm. No dokładnie, jak powiedział Seweryn. To... Czyli, że owszem, strategia może prosta, ale za to no niebezpieczna, bo ciągle trzeba być pod parą. Tak jest, cały czas trzeba być skoncentrowany w 100% i nie lekceważyć żadnej piłki, bo tak jak powiedział Seweryn, właśnie w
pierwszej połowie, piątek doszedł do bardzo dobrej sytuacji. No ale później ją koncertowo też zmarnował, nie oszukujmy się. Na całe szczęście, ale no, różnie mógł ten mecz się ułożyć, gdyby wykorzystał. Na pewno. Jednak my czuliśmy na boisku, że o, właśnie. W stanie, i to chciałem usłyszeć. Że jesteśmy w stanie w każdym momencie meczu na swoją stronę odwrócić. Czy zgodzicie się z opinią, że Wisła wczoraj była po prostu takim piłkarsko, merytorycznie dojrzalszym, lepszym zespołem? Nawet w momencie, gdy było 0-0, czy później, gdy było 1-1? Ja uważam, że tak. Nawet my czuliśmy też z boiska, że czujemy się pewnie i że mimo wszystko mamy mecz pod kontrolą. Tak? Że to by się nie działo, to jesteśmy w stanie te losy odwrócić. Tak jak pokazywaliśmy nawet w zeszłych meczach, że przy niekorzystnych wynikach udawało nam się losy meczu odwracać, mm-hmm. i równie podobnie było wczoraj. Seweryn, no ty masz jeszcze lepszą perspektywę niż Bartek, bo widzisz w zasadzie wszystkich piłkarzy przed sobą. Czy zgodzisz się z taką opinią, że po prostu no, stricte piłkarsko, to my jako goście byliśmy wczoraj po prostu lepsi? Znaczy no tak, no raczej Cracovia uciekała się do takich prostszych rozwiązań, grała tą długą piłką. I tutaj zniwelowaliśmy to, gdy piłka już była na ziemi, to wydaje mi się, mieliśmy większy pomysł. Gdy Cracovia się za bardzo odsłoniła, tak, no, po strzeleniu tej bramki wyrównującej, wydawało się, że niby ten napór jest mocny, ale właśnie troszkę za bardzo się odsłonili, co dla nas stworzyło sytuacje, które wykorzystaliśmy, i też to był pomysł, tak, gdy Cracovia się otworzy, żeby ich ukłuć. Trzeba przyznać, że koncertowo rozegraliśmy te dwie akcje kończące mecza, a tak naprawdę było jeszcze kilka szans, przy których zabrakło, nie wiem, albo odrobinę podania, albo ktoś niepotrzebnie wdał się w dribbling, no były takie sytuacje. Można powiedzieć właśnie, że przy tym remisowym wyniku Cracovia nas dominowała, ale to myśmy mieli takie naprawdę fajne okazje, gdzie mogliśmy strzelać te bramki. Mhm. Na szczęście udało się trafić dwie, no i jest fajny wynik i trzy punkty. No, powiem tak, z pozycji trybun wyglądało to tak, że gdybyśmy ten mecz zremisowali, to ja bym czuł ogromny niedosyt, a innego wariantu, czyli jeszcze gorszego, w ogóle nie brałem pod uwagę, no bo już w pierwszej połowie, gdzie tak naprawdę Cracovia miała sytuację 200%, my natomiast odpowiedzieliśmy kilkoma strzałami, kilkoma stałymi fragmentami i jedną bardzo dobrą główką z Arka Recy, gdzie to można nazwać, powiedzmy, jeśli tamtą sytuację nazywamy 200, to nasza była setką. Natomiast no, ta najlepsza była po ich stronie, ale już wtedy było widać, że Wisła jest po prostu lepsza, że stara się grać, ma pomysł, nie ogranicza się do długich zagrań, choć być może właśnie był to też pomysł Cracovii, chcąc ominąć naszą drugą linię, nie wdawać się w pojedynki na skrzydłach, atakowali długimi piłkami, no ale wy dobrze sobie z nimi radziliście, z wyjątkiem tej jednej sytuacji, gdzie akurat Cracovia rozegrała akcję, bo to była tak, że bramka padła po tym, jak Hernandez zagrał na skrzydło, wróciło dośrodkowanie. No i opowiedzcie, jak to było z pozycji boiska właśnie z tym straconym golem. Możemy sobie na to pozwolić, bo i tak wygraliśmy, więc ten utracony gol teraz możemy go przeanalizować. Poszło dośrodkowanie tak chyba z prawej strony. Znaczy waszej prawej z lewego skrzydła. Tak, piłka taka wsteczna. Wiadomo, że te piłki wsteczne są zawsze dla obrońców najtrudniejsze, bo są za plecy i ciężko jest wyhamować. No i ja tam jakoś tam też byłem zamieszany, była taka przebitka i wybiłem już chyba na siedzącą piłkę prosto pod nogi. Ja to miałem wrażenie, że ona po prostu cię trafiła, ta piłka. Ja leżałem na ziemi, taką przed siebie, tylko chciałem z pola karnego jak najdalej wybić, akurat tak się złożyło, że pod nogi zawodnika Cracovii. No idealnie strzelił, jeszcze tak się też złożyło niefortunnie, że przeleciała między nogami Arkowi Recy i... A to ty w ogóle nie widziałeś. I Igorowi Osiskiemu także. Ja zobaczyłem dopiero na 6-7 meczu. Poza tym to chyba był dokładny strzał, więc nawet gdybyś miał możliwość interwencji, pewnie byłoby trudno to obronić. To była taka sytuacja, to było dośrodkowanie, tak jak Bartek mówi, no piłka gdzieś tam została między nogami i dużo jakby zawodników było, tak? Dużo przeszkód po drodze. W jednym miejscu i no Bartek chciał po prostu ratować sytuację, wybił przed pole karne, gdzieś tam był strzał w ten gąszcz. Aha. No i wtedy gdzieś interwencja jest utrudniona, no bo ta piłka nie jest do końca widziana, tak? No jeszcze dwie siatki po drodze to już dopiero utrudnia. To jakaś w tej kolejce taka norma, bo nie wiem, czy widzieliście gola Carlitosa z Koroną Kielce. Tak. On też strzelił dwie siatki, też z niewielkim, niby lekki strzał, ale trudno to obronić, kiedy bramkarz widzi piłkę dużo później, no sam jest w wykroku, więc... Często zmyla, tak? No bo obrońca ma niby się wydaje, że piłka na nodze, a ona jednak przechodzi i to jest takie... Ja wiem, Seweryn, że ty oczywiście wolałbyś inaczej i ty, Bartek, jako obrońca również, ale jeśli mamy tracić gola, strzelać trzy, to może tam pięć siatek być po drodze tej piłki. Zgadza się. I nikt się nie obrodzi, prawda? Myślę, że akurat o tym specjalnie nie musimy już więcej mówić, ale jeszcze jedna sytuacja mnie... Tak ona była trochę zabawna z pozycji trybun. Nie wiem, czy pamiętacie, około 30 minuty był taki moment, że w naszym polu karnym było chyba 18
mniej, no może 16 piłkarzy obydwu drużyn. My nie mogliśmy dłuższy czas wybić piłki, a dla odmiany gracze Krakowi nie byli w stanie też zagrać jej ani oddać strzału. Pamiętasz, Bartek, tu moment? Takiego... To jak na podwórku, tak, prawda? Takie zamieszanie powstało. Całe szczęście, że udało się z tego wyjść obronną ręką. I... No właśnie, no myśmy wyszli z tego obronną ręką, tak. No, no takie było nasze zadanie w tej sytuacji. Ja powiem tak, że to wyglądało tak, że no oczywiście oni mieli trudniej, bo naszym zadaniem było tylko pozbyć się piłki z zagrożenia, a Krakowia musiała ją jeszcze rozegrać i uderzyć, ale to wyglądało tak, no jak czasami gra w piłkarzyki. Znaczy, ta ataka w świetlicy, prawda? Tak. No. Też wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji jest Krakowia i to też im nie pomaga, tak? Mm-hmm. Jest presja, trybuny też reagowały tak, nie inaczej, no bo gdzieś oni jeszcze w tym sezonie nie wygrali u siebie, także no presję mają bardzo dużą, tak? I oni chcieli za wszelką cenę, czasami jak się chce za bardzo, on to gorzej wychodzi, no i też... Ale ja nawet różne... nie mówię o tym krytycznie, po prostu no był to taki zabawny moment, no dosłownie jakbyśmy w piłkarzyki tak się ścierali na środku gdyby boiska. Zabawne, tak, gdyby tak, piłka wpadła do siatki, to oczywiście. Panowie, jeszcze jeden aspekt, czy i już od tego meczu się oderwiemy. Wczoraj wykorzystaliśmy wyraźny kryzys przeciwnika, no bo nie, no trzeba uczciwie powiedzieć, lepszy zespół przyjechał, wygrał, wykonał swoje zadanie, choć łatwo to brzmi jednym zdaniem, to w zasadzie każdy mógłby, no wiadomo, że nie jest to takie proste, ale czy to właśnie świadczy o jakiejś dojrzałości zespołu, że w takiej sytuacji, gdy przeciwnik jest wyraźnie bez formy, gdy na dodatek gra pod presją i własną emocji i jeszcze trybun, które broń Boże nie pomagały, a wręcz moim zdaniem szkodziły piłkarzom Krakowi, ale to ich problem, to właśnie pokazaliście wczoraj taką profesjonalną umiejętność wykorzystania tego momentu słabości przeciwnika. No tak chcieliśmy też ten mecz, żeby tak się potoczył pod takie dyktando. Ale zdawaliśmy sobie sprawę, że takie mecze z takimi drużynami są bardzo niebezpieczne, tak? Bo patrząc w tabelę, każdy mi zobaczył, że Krakowia ma bardzo mało punktów i wiele osób... I co za problem ich tam tak, ograć. Tak, i wiele osób dopisywało już punkty przed meczem. My sobie powiedzieliśmy też w szatni, że tak nie możemy do tego podchodzić, bo jak się rozluźnimy, to będziemy mieli duży problem i stanęliśmy na wysokości zadania. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak zagramy na swoim dobrym poziomie i założenia taktyczne zrealizujemy, to a tak będziemy cieszyć trzech punktów. No ale tutaj o jakimś lekceważeniu czy czymkolwiek nie było mowy. Nie, wręcz przeciwnie. Ja właśnie zasugerowałem, że to jest właśnie profesjonalizm. Dokładnie, bo takie właśnie to bardzo mylne. Z takimi drużynami się gra bardzo ciężko i jeśli tylko się na chwilę człowiek zdekoncentruje, to przeważnie się kończy tak, że się wraca bez... 0-1. Tak. Bardzo dziękuję za pierwszą część. Drodzy Państwo, wracamy za kilka minut. Witamy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, magazyn kibica Wisły Płock. Dzisiaj w studiu znamienici goście, kapitanowie drużyny Wisły Płock, Bartek Sielewski. Witam serdecznie. I wtedy, kiedy Bartka nie ma na boisku, również kapitan Seweryn Kiełpin. Witam cię bardzo serdecznie. No panowie, serdeczne gratulacje. Wczoraj nawet nagrywając rozmowę po meczu akurat do naszych klubowych potrzeb z Bartkiem powiedziałem, znaczy kapitan, nie obrażaj się Seweryn, no oczywiście. Bartek jest pierwszym. A właśnie, Bartek wrócił na boisko i dwa razy wygraliśmy 3-1. Czy to jest jakiś, twoim zdaniem, Seweryn sygnał, że no, tak już ma być do końca sezonu? No ja z Bartkiem znamy się tutaj już, tak jak on maksymalnie dinozaur, no to od czasów dinozaurów to można tak powiedzieć, no bo już gdzieś tam szósty to rok. To stąd jest to przezwisko, bo cały czas mówisz, że nie od wiesz o co chodzi, Bartek, tak. Dinozaur. Powiedzmy, tam już szósty rok mija, także no ja z Bartkiem na pewno na boisku czuję się bardzo dobrze i pewnie. Tak, no Bartek wrócił, dwa wysokie zwycięstwa. Myślę, że w dobrą stronę to idzie. Oby tak było. Bartek, jak po tym, co powiedział Seweryn, ja znam twoją skromność i pewnie zaprzeczysz, ale no czy czujesz się jakimś takim trochę ojcem tych dwóch zwycięstw, skoro no, jesteś na boisku 2x3-1? W żadnym wypadku. Cała drużyna pracuje na te zwycięstwa. Mamy szeroką kadrę i wierzę, że kto by nie grał, to dałoby nam się wygrać. Bartek, jakbyś troszeczkę głośniej mówił. Tak się złożyło, że akurat w tych dwóch meczach ostatnich ja występowałem i bardzo się cieszę, że dołożyłem cegiełkę do zwycięstwa, jednak to jest zasługa całej drużyny. Niewątpliwie bardzo ciężko wczoraj na ten wynik pracowaliście, bo to łatwo powiedzieć, że wygraliśmy 3-1. Wygląda to na dość swobodną wygraną. Z pewnością tak nie było. Chciałbym poprosić o wrażenia na boisku. Jak z twojej perspektywy, Bartek, ten mecz wyglądał? No już no, po meczu jak rozmawialiśmy, to na gorąco. No tak, ale pytam cię jeszcze raz, bo słuchacze jeszcze nie mieli okazji tego się dowiedzieć. Był ciężki mecz pod drużyny trenera Probierza, grają taką charakterystyczną piłkę i to jest dla obrońców bardzo, bardzo trudny zawsze mecz. Jednak wiedzieliśmy, czego się spodziewać i udało nam się wyjść obronną ręką i strzelić
trzy bramki, straciliśmy tylko jedno. Także myślę, że mecz na plus. No, Seweryn? No tak jak Bartek powiedział, tutaj trener Probierz jest pod tym względem specyficzny, że jego drużyny zawsze bardzo walczą, gdzieś jakieś taktyczne ciekawostki, nieraz próbuje trener zaskoczyć czymś. Jeszcze pamiętam, jak trener trenował. No ty pracowałeś przecież tak, też z trenerem Probierzem. To jeszcze już jakiś dłuższy czas temu, później trener przeszedł właśnie do Jagiellonii i jechaliśmy. Nas trenował trener Motyka, który słynął z tej szarańczy. I no tak. Trener Probierz zastosował przeciwko nam szarańczę Jagiellonia. Skutecznie? Też. No nie, nie było no tego bramki, ale właśnie o to chodzi, że trener zawsze coś tam ciekawego jest w stanie wymyślić i nieraz to jest w stanie zaskoczyć, tak, drużynę. No wczoraj podołaliśmy zadaniu. Myślę, że przede wszystkim drużyna stanęła na wysokości zadania, był kolektyw, też o tym już rozmawialiśmy wczoraj po meczu z Bartkiem szczególnie, że wczoraj jeden za drugiego naprawdę zostawiał serducho i wszystkie piłki powietrzne praktycznie wygrywaliśmy, nie było piłek takich straconych, albo drugie zbieraliśmy i myślę, że to jest też duży klucz do tego sukcesu, którym wczoraj były te trzy punkty. A czy nie zgodzicie się z opinią, że chociaż jakiś pomysł był i to, co zapowiadał Mateusz Piątkowski, z którym wcześniej rozmawiałem i Damian Szymański, bo oni też z trenerem Probierzem pracowali, powiedzieli, że Krakowia na pewno będzie grała agresywnie i to z pewnością było, ale nie ustępowaliśmy akurat pod tym względem. Natomiast czy nie sądzicie, że ta strategia Krakowi wczoraj była taka jednak no troszeczkę prosta i w porównaniu z naszą, no mniejsza była to taka piłkarska kultura, bo jednak szczególnie w pierwszej części ograniczali się do bardzo długich zagrań, no tak, żebyś albo ty Bartek głową, albo ty Seweryn wyjściem musiał te neutralizować te długie podania. Że to trochę dla nas było zbyt proste. No niby tak, może tak się wydawało z boku patrząc, jednak to paradoksalnie... Ja wiem, że to absorbuje tak, obrońców tak, i bramkarza taka gra, ale ona... Jedna pomyłka i... No właśnie. Właśnie. Tak, która się też nam zdarzyła, tak? Bo Piątek doszedł do 100% sytuacji przez to, że właśnie gdzieś taka piłka przeszła. No dokładnie, jak podczas Seweryn. Czyli, że owszem, strategia może prosta, ale za to no niebezpieczna, bo ciągle trzeba być pod parą. Tak jest, cały czas trzeba być skoncentrowany w 100% i nie lekceważyć żadnej piłki, bo tak jak powiedział Seweryn, właśnie w pierwszej połowie Piątek doszedł do bardzo dobrej sytuacji. No ale później ją koncertowo też zmarnował, nie oszukujmy się. Na całe szczęście, ale no różnie mógł ten mecz się ułożyć, gdyby wykorzystał. Na pewno. Jednak my czuliśmy na boisku, że jesteśmy właśnie w stanie... I to chciałem usłyszeć. Że jesteśmy w stanie w każdym momencie meczu na swoją stronę odwrócić. Czy zgodzicie się z opinią, że Wisła wczoraj była po prostu takim piłkarsko, merytorycznie dojrzalszym, lepszym zespołem? Nawet w momencie, gdy było 0-0, czy później, gdy było 1-1? Ja uważam, że tak. Nawet my czuliśmy też z boiska, że czujemy się pewnie i że mimo wszystko mamy mecz pod kontrolą. Tak? Że to by się nie działo, to jesteśmy w stanie te losy odwrócić. Tak jak pokazywaliśmy nawet w zeszłych meczach, że przy niekorzystnych wynikach udawało nam się losy meczu odwracać i równie podobnie było wczoraj. Seweryn, no ty masz jeszcze lepszą perspektywę niż Bartek, bo widzisz w zasadzie wszystkich piłkarzy przed sobą. Czy zgodzisz się z taką opinią, że po prostu no stricte piłkarsko, to my jako goście byliśmy wczoraj po prostu lepsi? Znaczy no tak, no raczej Krakowia uciekała się do takich prostszych rozwiązań, grała tą długą piłką. I tutaj zniwelowaliśmy to, gdy piłka już była na ziemi, to wydaje mi się, mieliśmy większy pomysł. Gdy Krakowia się za bardzo odsłoniła, tak, no, po strzeleniu tej bramki wyrównującej, wydawało się, że niby ten napór jest mocny, ale właśnie troszkę za bardzo się odsłonili, co dla nas stworzyło sytuacje, które wykorzystaliśmy i też to był pomysł, tak, gdy Krakowia się otworzy, żeby ich ukłuć. Trzeba przyznać, że koncertowo rozegraliśmy te dwie akcje kończące mecza, a tak naprawdę było jeszcze kilka szans, przy których zabrakło, nie wiem, albo odrobinę podania, albo ktoś niepotrzebnie wdał się w dribbling, no były takie sytuacje. Tak, bo można powiedzieć właśnie, że przy tym remisowym wyniku Krakowia nas dominowała, ale to myśmy mieli takie naprawdę fajne okazje, gdzie mogliśmy strzelać te bramki. Na szczęście udało się trafić dwie, no i jest fajny wynik i trzy punkty. No, powiem tak, z pozycji trybun wyglądało to tak, że gdybyśmy ten mecz zremisowali, to ja bym czuł ogromny niedosyt, a innego wariantu, czyli jeszcze gorszego, to w ogóle nie brałem
brałem pod uwagę, no bo już w pierwszej połowie, gdzie tak naprawdę Cracovia miała sytuację 200%, my natomiast odpowiedzieliśmy kilkoma strzałami, kilkoma stałymi fragmentami i jedną bardzo dobrą główką z Arka Recy, gdzie to można nazwać, powiedzmy, jeśli tamtą sytuację nazywamy 200, to nasza była setką. Natomiast no, ta najlepsza była po ich stronie, ale już wtedy było widać, że Wisła jest po prostu lepsza, że stara się grać, ma pomysł, nie ogranicza się do długich zagrań, choć być może właśnie był to też pomysł Cracovii, chcąc ominąć naszą drugą linię, nie wdawać się w pojedynki na skrzydłach, atakowali długimi piłkami, no ale wy dobrze sobie z nimi radziliście, z wyjątkiem tej jednej sytuacji, gdzie akurat Cracovia rozegrała akcję, bo to była tak, że bramka padła po tym, jak Hernandez zagrał na skrzydło, wróciło dośrodkowanie, no i opowiedzcie, jak to było z pozycji boiska właśnie z tym straconym golem. Możemy sobie na to pozwolić, bo i tak wygraliśmy, więc ten utracony gol teraz możemy go przeanalizować. Poszło dośrodkowanie tak chyba z prawej strony. Znaczy waszej prawej z lewego skrzydła. Piłka taka wsteczna. Wiadomo, że te piłki wsteczne są zawsze dla obrońców najtrudniejsze, bo są za plecy i ciężko jest wyhamować. No i ja tam jakoś tam też byłem zamieszany, była taka przebitka i wybiłem już chyba na siedzącą piłkę prosto pod nogi. Ja to miałem wrażenie, że ona po prostu cię trafiła, ta piłka. Nie, ale na ziemi taką przed siebie, tylko chciałem z pola karnego jak najdalej wybić i akurat tak się złożyło, że pod nogi zawodnika Cracovii. No idealnie strzelił, jeszcze tak się też złożyło niefortunnie, że przeleciała między nogami Arkowi Recy i... A to ty w ogóle nie widziałeś. I Igorowi Osiskiemu także. Ja zobaczyłem dopiero na 6-7 meczu. Poza tym chyba był dokładny strzał, więc nawet gdybyś miał możliwość interwencji, pewnie byłoby trudno to obronić. To była taka sytuacja, to było dośrodkowanie, tak jak Bartek mówi, no piłka gdzieś tam została między nogami i dużo jakby zawodników było, tak? Dużo przeszkód po drodze. W jednym miejscu i no Bartek chciał po prostu ratować sytuację, wybił przed pole karne, gdzieś tam był strzał w ten gąszcz. Aha. No i wtedy gdzieś interwencja jest utrudniona, no bo ta piłka nie jest do końca widziana, tak? No jeszcze dwie siatki po drodze to już dopiero utrudnia. To jakaś w tej kolejce taka norma, bo nie wiem, czy widzieliście gola Carlitosa z Koroną Kielce. Tak. On też strzelił dwie siatki, też z niewielkiej niby lekki strzał, ale trudno to obronić, kiedy bramkarz widzi piłkę dużo później, sam jest w wykroku, więc... Często zmyla, tak? No bo obrońca ma niby się wydaje, że piłka na nodze, a ona jednak przechodzi i to jest takie... Ja wiem, Seweryn, że ty oczywiście wolałbyś inaczej i ty, Bartek, jako obrońca również, ale jeśli mamy tracić gola, strzelać trzy, to może tam pięć siatek być po drodze tej piłki i nikt się nie obrodzi, prawda? Myślę, że akurat o tym specjalnie nie musimy już więcej mówić, ale jeszcze jedna sytuacja mnie... Tak ona była trochę zabawna z pozycji trybun. Nie wiem, czy pamiętacie, około 30 minuty był taki moment, że w naszym polu karnym było chyba 18. No może 16 piłkarzy obydwu drużyn. My nie mogliśmy dłuższy czas wybić piłki, a dla odmiany gracze Cracovii nie byli w stanie też zagrać jej ani oddać strzału. Pamiętasz, Bartek, tu moment? No, takie zamieszanie fajne. Całe szczęście, że udało się z tego wyjść obronną ręką. I... No właśnie, no myśmy wyszli z tego obronną ręką, tak? No takie było nasze zadanie w tej sytuacji. Ja powiem tak, że to wyglądało tak, że no oczywiście oni mieli trudniej, bo naszym zadaniem było tylko pozbyć się piłki z zagrożenia, a Cracovia musiała ją jeszcze rozegrać i uderzyć. Ale to wyglądało tak, no jak czasami gra w piłkarzyki. Znaczy, ta taka w świetlicy, prawda? Tak, no. Też wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji jest Cracovia i to też im nie pomaga, tak? Jest presja. Trybuny też reagowały tak, nie inaczej, no bo gdzieś oni jeszcze w tym sezonie nie wygrali u siebie. Także no, presję mają bardzo dużą, tak? I oni chcieli za wszelką cenę. Czasami jak się chce za bardzo, on to gorzej wychodzi, no i też... Ale ja nawet różne... nie mówię o tym krytycznie, po prostu no, był to taki zabawny moment. No, dosłownie jakbyśmy w piłkarzyki tak się ścierali na środku boiska. Byłby zabawny, tak, gdyby piłka wpadła do siatki, to oczywiście. Panowie, jeszcze jeden aspekt. Czy już od tego meczu się oderwiemy. Wczoraj wykorzystaliśmy wyraźny kryzys przeciwnika, trzeba uczciwie powiedzieć, lepszy zespół przyjechał, wygrał, wykonał swoje zadanie, choć łatwo to brzmi jednym zdaniem, to w zasadzie każdy mógłby. No, wiadomo, że nie jest to takie proste. Ale czy to właśnie świadczy o jakiejś dojrzałości zespołu, że w takiej sytuacji, gdy przeciwnik jest wyraźnie bez formy, gdy na dodatek gra pod presją i własną emocji i jeszcze trybun, które broń Boże nie pomagały, a wręcz moim zdaniem szkodziły piłkarzom Cracovii, ale to ich problem, to właśnie pokazaliście wczoraj taką profesjonalną umiejętność wykorzystania tego momentu słabości przeciwnika. Tak chcieliśmy też ten mecz, żeby tak się potoczył pod takie dyktando, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że takie mecze z takimi drużynami są bardzo niebezpieczne, tak, bo patrząc w tabelę, każdy mi zobaczył, że Cracovia ma bardzo mało punktów i wiele osób... I co za problem ich tam ograć. Wiele osób dopisywało już punkty przed meczem.
My sobie powiedzieliśmy też w szatni, żeby to, że tak nie możemy do tego podchodzić, bo jak się rozluźnimy, to będziemy mieli duży problem i stanęliśmy w wysokości zadania. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak zagramy na swoim dobrym poziomie i założenia taktyczne zrealizujemy, to będziemy cieszyć trzech punktów. No ale tutaj o jakimś lekceważeniu czy czymkolwiek nie było mowy. Nie, wręcz przeciwnie. Ja właśnie zasugerowałem, że to jest właśnie profesjonalizm. Dokładnie, bo takie właśnie to bardzo mylne. Z takimi drużynami się gra bardzo ciężko i jeśli tylko się na chwilę człowiek zdekoncentruje, to przeważnie się kończy tak, że się wraca bez... 0-1. O, tak. Bardzo dziękuję za pierwszą część. Drodzy Państwo, wracamy za kilka minut. Drodzy Państwo, Bartek Sielewski i Sewieren Kiełpin dzisiaj gośćmi magazynu Kibica. Gramy zawsze we wtorki, parę minut po 7 wieczorem na 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie. Nasze programy, tak jak powiedziałem, we wtorki, a przy okazji nie ze wszystkich, ale z większości meczów, także relacje na żywo. Wczoraj z Krakowa, w niedzielę z Płocka, gramy z Brookbet Termaliką. To taki jest dla mnie bardzo dziwny zespół i myślę, że mamy porachunki do wyrównania, bo ten jeden mecz, który przegraliśmy w Płocku, wam osobiście, ja mnie też zawsze tam jakąś zadrą będzie pozostawał, bo uważam, że wtedy rozstrzygnęła się kwestia naszego awansu, braku awansu, za to awansu Termaliki do Ekstraklasy, ale było to już dość dawno temu i możemy teoretycznie go odsunąć w niepamięć, ale jeszcze dałoby się tak ze dwa razy ich ograć, żeby o tym zapomnieć. Panowie, ten zespół jest za nami w tabeli, punktów zaledwie uskrobał 8, ale moim zdaniem nie będzie to pod żadnym pozorem łatwiejszy mecz niż ten, który rozegraliśmy 24 godziny temu. Jak wy sądzicie? Ja uważam, że będzie jak to kolejny mecz, tylko bardzo ciężki, a na pewno takim czynnikiem, który ku temu skłania, można powiedzieć, że ten trener Bartoszek, tak? Bo wiadomo, wszyscy wiemy, że to jest znakomity motywator i potrafi w krótkim czasie zbudować kolektyw i na pewno Termalika będzie już inną drużyną niż nawet w tym ostatnim meczu, tak, bo tam tylko kilka dni trener pracował z nimi. A i tak potrafili wygrać. Tak, a i tak potrafili wygrać, dlatego spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu i po prostu trzeba dać sobie maksa, żeby osiągnąć korzystny rezultat. Panie zastępco kapitana? No, tutaj, tak jak już sobie powiedzieliśmy, nie ma łatwych meczów, także do każdego trzeba w 100% dobrze przygotowanym podejść. Mm-hmm. To, co Bartek powiedział, zmiana trenera, jeszcze takiego, który słynie z tego, że gdzieś potrafi złapać tam drużynę, zmotywować, to zadziała na plus, ale myślę, że też nie możemy się za bardzo koncentrować na przeciwniku, tylko skupić bardziej uwagę na nas, co my chcemy na ten mecz sobie przygotować i to już na pewno trener o to zadba. Nasza siła mentalna po tym, jak potrafiliśmy w ostatnich meczach zmieniać ten stan na swoją korzyść, myślę, też jest wysoka i jeśli nie no wyższa. Tak, bardzo wysoka, no, także nie ma co się oszukiwać. Nie mamy siebie umniejszać, my tutaj gramy u siebie, także zrobimy wszystko, żeby po prostu wygrać ten mecz i na tę przerwę reprezentacyjną udać się w dobrych nastrojach. Zgodzicie się z opinią, że od nas przede wszystkim, a nie od tego, jak zagra rywal, zależeć będzie wynik tego meczu. Dlatego na pewno powinniśmy do tego przywiązać największą uwagę, skupić się na sobie, żeby nasza dyspozycja była dobra i żeby to Termalika musiała się dostosowywać do nas, a nie my do Termaliki. Niech tak właśnie będzie. Zresztą, tak jak zrozumiałem, to najgroźniejszym piłkarzem Brookbet Termaliki ma być trener Maciej Bartoszek. No, jeśli byłby na boisku, to ja bym się aż tak bardzo nie obawiał, bo to zawsze tak, troszeczkę już tam gdzieniegdzie zaokrąglony. I to nie jest żadna złośliwość, bo ja też jestem gdzieniegdzie zaokrąglony, ale no, ja się nie pcham. Natomiast no, oprócz niego jest jeszcze 11 ludzi, którzy na tym boisku pojawią się faktycznie. No i kto tam, Bartek, twoim zdaniem jest najbardziej niebezpieczny? Myślę, że patrząc na skład Termaliki, to można zauważyć, że to nie są przypadkowi zawodnicy, tak? To naprawdę, jeśli chodzi o zawodników, to są bardzo dobre nazwiska ligowe i myślę, że na pewno groźny będzie Śpiączka, no, Pawłowski, także no, jest wielu zawodników, którzy są groźni, no ale tak jak powiedzieliście wcześniej, tak, to myślę, że będzie zależało wszystko od nas. Jak zagramy na swoim poziomie, jesteśmy też na fali wznoszącej i jak zagramy na swoim poziomie, to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć korzystny rezultat. A bramkarz Mucha?
Panie Sewernie? Ja mam oceniać? No pewnie, kto? Ja? Nie będę rywali. Nie będę pod jego bramką. Ja nie mówię, że ty masz mu strzelić, chociaż gdyby tak się stało, to nie wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, tak. I najlepiej, żeby to była, wiesz, doliczony czas na 1-0. Natomiast, nie no, chciałbym, żebyś o jego warsztacie coś powiedział. No. Czy nie będę tutaj laurki wystawiał żadnemu przeciwnikowi. Tak, przeciwnikowi. Na pewno jest to bramkarz z uznaną renomą, który kiedyś występował w Legii, później jego kariera potoczyła się różnie, bo w Anglii tam chyba nie grał. No nie wyszło. No ale na pewno jest to bramkarz z uznaną renomą. Jak, no nie ma przypadkowych ludzi w Ekstraklasie. No, no oczywiście. Raczej, także... Ale Bartek, Sewern jest lepszym bramkarzem niż Jan Mucha. Oczywiście, Sewern jest najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie. I to jest w zasadzie tyle na temat umiejętności. Trochę żartuję, tylko mówię poważnie. Nie, no wszyscy mówimy poważnie, a zresztą akurat, no dlaczego mielibyśmy się bać bramkarza? No to akurat jego po prostu trzeba sprawdzić w trakcie meczu i wtedy ewentualnie... No, błędy każdemu się przytrafiają. No, Janek też ostatnio niefortunnie interweniował przy tej bramce. Akurat też strzelili jedną bramkę więcej i wygrali. Mhm. A w ogóle jak ocenicie tę sytuację z końcówki meczu? Bo na ten temat był prawie, że już pracę naukową napisano. Na temat tego rzutu karnego dla Termaliki w no, już doliczonym czasie meczu, więc wiadomo, że on boli potrójnie taki karny. No i słyszałem połowę opinii. Oczywiście całe środowisko sędziowskie opowie się za tym, że karny się należał. Wszyscy niemal piłkarze powiedzą, że nie, no bo nie chcielibyście się znaleźć w takiej sytuacji. Dla odmiany każdy nam strzelec powie, no jak no przecież piłkę zmierzającą do bramki. W której stronie byśmy byli, tak? Oczywiście. Czy byśmy chcieli, czy nie. I to pytanie zmierza do następnego. Chciałbym usłyszeć waszą ocenę tej sytuacji, Bartek. Ja powiem szczerze, że w pierwszej chwili, gdy zobaczyłem sytuację, to byłem przekonany, że karnego nie powinno być. Aha. No ale tak po powtórkach, po rozmowach z kolegami, tak doszedłem do wniosku, że chyba bardziej był niż nie było. Aha. Znaczy, nie wiem, czy oglądacie Ligę Plus. Ja celowo nie oglądałem, a dlatego, że zapraszam niedługo Szymona Marciniaka i nie chciałem się sugerować rozmową, która wyłączyłem, jak zobaczyłem, że on przyszedł do studia. No właśnie, był Szymon i był sędzia Musiał. Który gwizdał ten mecz od razu też powiedzmy. Tak, był pan Sławek, który też się wypowiadał, no i powiedzieli jasno, że przepisy są przepisami i tutaj... Czyli, że jakby... nawet jeśli ręka jest bezpośrednio przy ciele, a powiedzmy znaczy, zwiększa o to, się że... powierzchnia... Nie, chodzi o to, że ronna. Był ruch... I ruch w stronę piłki, to jest, tak jest. W przepisie właśnie jasno tam to uwypuklili, że jeśli jest ruch w stronę piłki, no to jest ręka, nawet jeśli jest przy ciele. No i teraz kwestia, czy trafiła, czy nie. No wydaje się, że trafiła w górną raczej część pod barkiem. Tak. Jeśli chodzi o samą jakby ocenę uderzenia piłki, to wychodzi na to, że karny jest słuszny. A wiecie, kiedyś rozmawiałem z Szymonem, ja nie pamiętam dokładnej liczby, czy on powiedział 21 czy 27, ale jedna z tych dwóch jest interpretacji ręki w polu karnym. No to jest, ale nie, to stwarza niestety duże moim zdaniem możliwości interpretacyjne, nie uważacie? I obronne dla sędziów. No, no tak. Jakby nie patrzeć, bo tak się mówi, że no z tej decyzji sędzia się wybroni, no i tak naprawdę jest z tych interpretacji no za dużo. Zawsze tak. Znajdziemy tak. Furtkę. No, gdyby karnego nie widzą, też by sędzia się wybronił. Oczywiście. No dokładnie. No ale i tu właśnie to, do czego zmierzałem od początku. Czy nie sądzicie, że nie należałoby tych przepisów jednoznacznie jakoś tak określić, że powiedzmy każda ręka w polu karnym oznacza rzut karny. Wtedy byłaby to najprostsza z możliwych, choć często niesprawiedliwa interpretacja. Myślę, że aż tak w takim stopniu to nie, bo to ciężko byłoby naprawdę, by to dochodziłoby do takich dziwnych, czasami śmiesznych sytuacji. No a wczoraj też jakoś tam, nie wiem, w polu karnym też mi piłka otarła po ręku. To tak, to miałby być karny. No to. A pamiętasz, jak gwizdnięto karnego przeciwko tobie w Nowym Sączu, jak piłka trafiła cię w udo i w kciuk dosłownie po rykoszecie, prawda? W tył jeszcze. Tak, to w ogóle. Tak, a w pierwszej połowie jeden z piłkarzy Sandecji zrobił klasyczny blok siatkarski i nie było karnego. Tak, dokładnie. No właśnie, no ale to znowu zmierza do tego, że być może niesprawiedliwą, ale najprostszą w ocenie byłaby decyzja, że wszystko każda ręka to karny. Ewentualnie w ogóle znieśmy przepis, grajmy rękami. Nie, ale Seweryn, kwestia by... Seweryn, co ty byś wtedy robił? Byłoby 5 bramkarzy i trochę łatwiej. Wiele tych rozwiązań mamy teraz, system VAR też są też są błędy, pomyłki, tak. Dlatego no... No ale myślę, że... właśnie dużo jest takich sytuacji, że jest na przykład sytuacja kontrowersyjna i nie wiem, 5 sędziów jest, tak nawet Szymon mówi, że oni tam mają, tam się zbierają w jakiejś radzie sędziów, oceniają i jest na przykład 20, jest nie wiem, 13 do 7. Także nie jest jednoznacznie, nawet sędziowie, którzy są powiedzmy top.
Z drugiej strony, dzięki tym czasami interpretacjom, a nawet pomyłkom, ta nasza gra zyskuje kolorytu. No, chyba zgodzicie się, urok tego, że to, tak to, to, to jest. No, emocje to budzi. No. Że nie ma jednoznacznie maszynowej, jakiejś takiej automatycznej decyzji, nie, koniec, rachciach-ciach i tam nie pozwalamy na swobodę. No, dokładnie. Ale unikajmy, szczególnie w naszym polu karnym, takich zagrań kciukiem, panie kapitanie, od tej pory głową, nogą, nie wiem, plecami. No, to już trochę minęło od tego. Tak, minęło. Ale ja pamiętam, bo ja stałem za bramką Cabaya w pierwszej połowie, bo robiłem zdjęcie. Pamiętam, jak facet w polu karnym po prostu wystawił semafor, piłka trafia go centralnie. Ja krzyknąłem, bo się cieszyłem, że jest karny. Sędzia kazał grać, a w drugiej połowie, no, już przez całe boisko, bo przeszedłem znowu za ich bramkę, to widziałem, jak jest dośrodkowanie, dostajesz piłką w kolano lub udo, ona się odbija, trafia cię dosłownie w palec i jest karny. I jeszcze Hiszpan dostał wtedy za kłótnię z tej decyzji czerwoną kartkę już po gwizdku, pamiętacie? No tak, panowie, obyśmy nie mieli takich sytuacji więcej, a jeśli to niech przeciwnik się martwi, a nie my. Bartek Sielewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Seweryn Kiełpin. Dziękuję, pozdrawiam. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Kłania się Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień, a wcześniej ze stadionu w niedzielę od 15:30 na mecz z Brookbet Termaliką. Serdecznie zapraszamy. Z pewnością przydałoby się sporo więcej kibiców niż wczoraj było w Krakowie. Oni swojej drużynie nie dość, że bardzo nielicznie, to nie pomagali. My potrzebujemy pomocy i o taką pomoc myślę, że panowie w waszym imieniu mogę zaapelować. Oczywiście, że tak. Zapraszamy na stadion w niedzielę od 15:30. Do usłyszenia.